której Tomi Lączkun podejmował na własnym obiekcie GKS Katowice. Są z nami trenerzy obydwu zespołów, pan Kazimierz Moskal, trener GKS-u Katowice i pan Adam Łopatko, trener Stomilu Olsztyn. Za chwilę pomoczowe wypowiedzi i komentarze. Później czas dla państwa na zadawanie pytań. Bardzo proszę, trener Kazimierz Moskal. Proszę bardzo. Witam wszystkich. Nie mamy na pewno powodu do radości, natomiast myślę, że też nie mamy się czego wstydzić. Grając przez większą część meczu jednego zawodnika mniej, będziemy co najmniej wyrównani drużyną. Stworzyliśmy sobie sytuację, w końcu udało nam się doprowadzić do remisu. Myślę, że w głupi sposób otrzymamy żółte kartki. Grając 9 przy niepełnej dyspozycji bramkarza, który ucierpiał przy jednej interwencji. Niestety nie udało nam się tego obronić. Na pewno zostawiamy bardzo dużo zdrowia. Zaangażowania. Myślę, szczególnie w pierwszej połowie gdzieś takiej, on powiedział, koncentracji przy w sytuacjach, kiedy zespół gospodarzy miał albo stały na wyjazdy, albo to my mieliśmy gdzieś po bramku przeciwnika jakąś sytuację i nie potrafiliśmy sobie poświęcić po bramki. I także daliśmy się zaskoczyć gdzieś tam przy rzutach wolnych, szybko wykonanych przez Tomi, czy rzutach z autem. Ale cóż, no, piłka jest, można powiedzieć, piękna i obrudna. No i dzisiaj mieliśmy też tego dowód. Ja na pewno dzisiaj mogę powiedzieć jedno, że dziękuję za zaangażowanie i do końca. Bardzo dziękuję. Teraz o odpowiedź poproszę trenera Adama Łopatka. Po bardzo ciężkim meczu, 193 punkty, aczkolwiek z przebiegu meczu po strzelonej bramce i czerwonej kartce dla Katowic powinniśmy grać dużo spokojniej, szukać drugiej bramki i nie powinna ta sytuacja pokazać nam się spod kontroli. W pewnym momencie zrobiło się 1-1 i bardzo nerwowo, ale zespół dobrze zareagował, do końca szedł po tą bramkę na 2, a w samej końcówce na 3. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wracamy do żywych i my wierzymy bardzo mocno w to, że się utrzymamy i będziemy do ostatniej minuty ostatniego spotkania walczyć o to. Dziękuję chłopakom za to, że cały czas sami się nakręcają, sami się motywują, jeszcze oprócz tego, że ja to jesteśmy, to się wspieramy nawzajem w tych dążeniach do tego naszego celu i wierzę w to, że się utrzymamy w tym. Dziękuję.